Dzień dobry Państwu, dzień dobry w piątek 2 października. Adam Rak i co nowego złotego? Patrzymy oczywiście przede wszystkim w kierunku kalendarza makroekonomicznego. Ten pełny ważnych danych. Ważne jest to, że dziś dzień wolny w Chinach, więc ta sesja azjatycka mogła być nieco mniej płynna, nieco mniej też zmienna. Zdecydowanie warto zwrócić uwagę przede wszystkim na godzinę 11. Jeżeli ktoś handluje w trakcie pierwszej części dnia, to godzina 11 będzie prawdopodobnie najważniejszym punktem przedpołudnia, chociaż tak naprawdę wstępny wskaźnik CPI dla strefy euro nie powinien mocno wpłynąć na wycenę euro. Zdecydowanie większy impact, zdecydowanie więcej uwagi przykuwa dzisiejsze popołudnie, godzina 14:30 i raport non-farming payrolls, czyli zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Dane za wrzesień powinny ukształtować się na poziomie 850 tysięcy, zdecydowanie więcej, bowiem aż 1,1 miliona nowych miejsc pracy spodziewa się Goldman Sachs. Tutaj stopa bezrobocia, konsensus rynkowy mówi o 8,2%. Analitycy Goldman Sachs nieco bardziej optymistycznie spodziewają się spadku aż do poziomu 8,1%. Tak naprawdę poza godziną 14:30 niewiele nas już powinno interesować. W trakcie piątkowej sesji godzina 16, indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan może być ostatnim ważnym elementem dzisiejszej sesji, chociaż ta dzisiejsza sesja rozpoczyna się już w sposób dosyć intrygujący. Przede wszystkim warto pamiętać o tym, warto dowiedzieć się o tym, iż Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przegłosowała wczoraj ustawę o kolejnym pakiecie stymulacyjnym dla amerykańskiej gospodarki. Pakiet wart 2,2 biliona dolarów, aby wszedł w życie, musi jeszcze zostać przegłosowany w Senacie, a to może być ciężka sprawa, bowiem w Senacie większość mają Republikanie. Republikanie, którzy dość niechętnie spoglądają na kolejne wydatki. 2,2 biliona dolarów to więcej niż Stany Zjednoczone wydają chociażby na badania naukowe, na budowę autostrad czy inne programy infrastrukturalne, więc mowa jest naprawdę o potężnych środkach i na te środki chyba liczą inwestorzy, bowiem coraz głośniej mówi się, iż pakiet stymulacyjny może przywrócić pewien apetyt na ryzyko. Ten apetyt na ryzyko zdecydowanie, no cóż, zdecydowanie pogarsza sytuacja Donalda Trumpa. Nie odnoszę się tutaj do dosyć kontrowersyjnej debaty, jaka miała miejsce w tym tygodniu, natomiast odnoszę się do najnowszych informacji o stanie zdrowia amerykańskiego prezydenta. Ten ma koronawirusa. Testy potwierdziły, iż Donald Trump jest nosicielem nowego koronawirusa. Jak na razie zarówno amerykański prezydent, jak i jego małżonka Melania Trump czują się dobrze. Natomiast wydaje się, że w tym ostatnim miesiącu, przedwyborczym miesiącu, Donald Trump będzie musiał spędzić nieco czasu w Białym Domu. Oczywiście na kwarantannie. Miejmy nadzieję, że sytuacja zdrowotna amerykańskiego prezydenta utrzyma się w aktualnym dobrym stanie. Przypominam, że 74-letni Trump jest w grupie ryzyka i tamte ryzyko wystąpienia ostrych objawów COVID-19 jest naprawdę wysokie, więc mimo wszystko trzymajmy kciuki za amerykańskiego prezydenta, bowiem, no cóż, problemy zdrowotne Donalda Trumpa tuż przed wyborami mogą mocno, mocno wpłynąć nie tylko na polityczną grę w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim także na wycenę amerykańskiego dolara. A ten, no cóż, delikatnie traci względem polskiego złotego. Korzystamy z platformy Ctrader, dostępnej w ofercie brokera Purple Trading, i to, co widzimy na dolarze amerykańskim, można nazwać, no, powrotem byków przede wszystkim na złotym, bowiem apetyt na ryzyko w ostatnich kilku dniach rzeczywiście się poprawił. Ten miniony już tydzień dawno wiązał się z przepotężnym spadkiem apetytu na ryzyko, a właściwie zwiększoną awersją do tego ryzyka, co też odbiło się na wycenie amerykańskiej waluty. W tym momencie testujemy okolice 3,83 zł i wydaje się, że ten początek dzisiejszej sesji może być
oznaką pewnego zawahania inwestorów. Mimo wszystko czekamy na godzinę 14.30, czekamy na najważniejszy raport dzisiejszego dnia, na najważniejszy raport chyba tego tygodnia, czyli NFP, bo NFP rzeczywiście mogą tutaj mocno namieszać się w przypadku USD-PLN, w przypadku tak naprawdę wszystkich par walutowych powiązanych z dolarem amerykańskim. 3,83 zł to wciąż delikatnie poniżej tego najważniejszego w tym momencie chyba poziomu oporu umiejscowionego w okolicy 3,85 zł. I ten poziom, o ile przetestowany i o ile pokonany, powinien stać się ponownie poziomem wsparcia, który może być przydatny już w przyszłym tygodniu. Sytuacja techniczna zdecydowanie lepiej kreuje się na euro, bowiem tutaj, no cóż, euro pomimo tego, że odrabia część strat, wydaje się, że nadal pozostaje pod presją sprzedających. Ta wczorajsza świeca, ta wczorajsza sesja rzeczywiście pokazała nam siłę byków na PLN. Pokonaliśmy wsparcie w okolicach 4,51 zł. Pokonaliśmy wsparcie na równym psychologicznym poziomie 4,50 zł. W tym momencie testujemy ponownie poziom 4,49 zł. Schodząc sobie na wykres 4-godzinowy, sytuacja rysuje się niemal identycznie jak w przypadku dolara amerykańskiego. Jeszcze o godzinie 8 wydawało się, że euro będzie nadal podążać w górę, natomiast ostatnie kilkaset być może minut pokazało, że wciąż tutaj utrzymuje się presja na spadki i z tą presją na spadki będziemy musieli walczyć. Tak naprawdę sytuacja rozgrywa się przede wszystkim o ten sentyment do ryzyka. Polski złoty jako waluta typowo ryzykowna jest dosyć wrażliwy na zmianę w poziomie apetytu na ryzyko. No a tak jak stwierdziłem, z jednej strony mamy do czynienia z kolejnym ważnym krokiem w kwestii pakietu stymulacyjnego w Stanach Zjednoczonych, z drugiej jednak strony znowu poinformowano nas o problemach zdrowotnych Donalda Trumpa. Więc tutaj sytuacja wciąż jest niejasna. 4,49 zł to równy psychologiczny poziom. Wydaje się, że ten poziom może być testowany przez dłuższą chwilę, może być testowany przez większość dzisiejszej sesji, chociaż tutaj mimo wszystko przychylałbym się do delikatnych wzrostów i być może testu właśnie wspomnianych już okolicy 4,51 zł. Mimo wszystko wydaje się, że ten pakiet stymulacyjny nie przejdzie, a sytuacja zdrowotna Donalda Trumpa raczej się utrzyma, więc pomimo wszystko czekamy też na godzinę 14.30, bowiem tutaj ten raport NFP być może podkreśli tylko i wyłącznie pozytywne aspekty amerykańskiej gospodarki. To też wpłynie na apetyt na ryzyko, to też wpłynie na sentyment inwestorów, którzy być może także nieco pozytywniej spojrzą w stronę polskiego złotego. Aby sobie przeanalizować, czy to sytuację franka szwajcarskiego, czy brytyjskiego funta, udajemy się na platformę TradingView i to, co widzimy na franku szwajcarskim, no niemal jest identyczną kopią tego, co obserwowaliśmy przed chwilą, czyli EURPLN. Frank szwajcarski delikatnie w górę, testujemy okolice 4,16 zł, 4,1650 to aktualna wycena franka szwajcarskiego i podobnie jak euro, frank szwajcarski w trakcie dzisiejszego poranka wskazywał na pewien potencjał do wzrostów, natomiast nadal utrzymuje się presja spadkowa, nadal utrzymuje się ta presja na spadki i to widać doskonale po tej aktualnie tworzonej świecy 4-godzinowej. Poziomem oporu z całą pewnością będą okolice 4,18 zł i na ten poziom, na te okolice zwracam uwagę, 4,1847 tak naprawdę jest tutaj zaznaczone, chociaż już równy poziom 4,18 zł może stanowić pewien problem dla kupujących. Tych poziomów wsparcia z drugiej strony mamy całkiem sporo, bowiem najbliższym jest poziom 4,1630, czyli tak naprawdę kilkadziesiąt pips poniżej aktualnej wyceny. 4,1430 zł również powinno stanowić pewien poziom wsparcia. Ten poziom wsparcia jest jeszcze lepiej widoczny na wykresie dziennym, bowiem tutaj kilkukrotnie testowany zarówno od góry, jak i od dołu.
Więc mimo wszystko te okolice powinny zatrzymać ewentualną wyprzedaż, o ile tutaj sentyment znacząco by się pogorszył, a też parafrank szwajcarski, polski złoty jest na ten sentyment rynkowy dosyć wrażliwa. A na sam koniec brytyjski funt, który czeka na rozwinięcie się sytuacji w kwestii Brexitu, jak na razie próżno szukać komentarzy czy dociekań, jak może wyglądać spotkanie Johnsona, Borisa Johnsona, premiera Wielkiej Brytanii, z panią Ursulą von der Leyen, czyli przewodniczącą Komisji Europejskiej. Mimo wszystko brytyjski funt odrabia część wczorajszych strat i te straty również były bardzo, bardzo znaczące. Poziom 5 zł ponownie wyzwolił dosyć silną podaż w tym przypadku i poziom 5 zł ponownie podkreślił tylko i wyłącznie na swoją wagę, więc kto twierdzi, że równe psychologiczne poziomy nie działają, no powinien właśnie zerknąć na wykres funta sterlinga i polskiego złotego. Poziom 5 zł tak naprawdę od czerwca kształtuje wykres tej pary. 4,95 zł w tym momencie jest testowane i znajdujemy się tak naprawdę powyżej wszystkich poziomów, ważnych poziomów oporu w ostatnich dniach. Schodząc sobie na wykres 4-godzinowy, widzimy, że tak naprawdę od początku dzisiejszej sesji brytyjski funt drożeje. Drożeje względem euro, drożeje także względem większości walut, bowiem brytyjski funt zyskuje 0,18% względem amerykańskiego dolara, zdecydowanie więcej względem franka szwajcarskiego, a najwięcej względem euro, które tak naprawdę traci względem amerykańskiego dolara 0,23%. 4,95 zł można chyba liczyć na nieco więcej, jeżeli sytuacja odwróciłaby się, jeżeli sytuacja znacząco by się pogorszyła na wykresie franka, na wykresie brytyjskiego funta, wówczas ten ostatni dołek w okolicy 4,91 zł, 4,9150 powinien stanowić wyraźny i dosyć silny poziom oporu, bowiem tak naprawdę od tego poziomu rozpoczęły się dzisiejsze wzrosty, więc kto zaczął kupować brytyjskiego funta dzisiaj o poranku, a można podejrzewać, że nie stoją za tym inwestorzy detaliczni, a raczej instytucjonalni, prawdopodobnie będą bronić swoich pozycji. O ile ten poziom zostanie obroniony, wówczas nadal możemy liczyć na test okolic 5 zł, natomiast jeżeli doszłoby do przełamania tego poziomu, wówczas okolice 4,9150 powinny stać się dosyć silnym oporem, być może oporem, który doprowadzi do testu, ponownego testu zresztą, okolic 4,87 zł. I podsumowaniem sytuacji na brytyjskim funcie kończę program cenowego u złotego. Serdecznie Państwu dziękuję nie tylko za dzisiejszą sesję, ale też za cały tydzień, bowiem piątek jako ostatnia sesja tygodnia. No cóż, w tym momencie piątek jest rzeczywiście interesujący ze względu na NFP. Mimo wszystko pozostaje mi jak co dzień życzyć udanych inwestycji, udanych decyzji inwestycyjnych i spotkajmy się już ponownie w przyszłym tygodniu niezmiennie o godzinie 10:00.